3 sierpnia roku 1914 Kraków. Odtąd nie ma nic strzelców ani drużynaków. Wszyscy, co wy jesteście, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, czy pierwsi pójdziecie do Królestwa, czy stąpicie granicę zaboru rosyjskiego. Jako czołowni, czołowa kolumna Wojska Polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny, patrząc na was jak na kadry, z których rozwinie się na przyszłość Armia Polska, pozdrawiam was jako pierwszą kompanię kadrową. Na cześć marszałka, naczelnika Polski Józefa Piłsudskiego. Wiwat! 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 Przychyli ułani pod okienko, przychyli ułani pod okienko. Pukają, wołają, posłanienko, pukają, wołają, posłanienko. O Boże, a cóż to za bajacy? O Boże, a cóż to za bajacy? Otwieraj, nie bój się, to za tacy, otwieraj, nie bój się, to za tacy. Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie w imieniu organizatorów dzisiejszej imprezy. Całość, jak już tutaj zdążyliście się przywitać, poprowadzi aktor i rekonstruktor historii, pan Maciej Gąsiarek. Proszę o wielkie brawa dla niego, że zgodził się tutaj, jest głównym reżyserem dzisiejszego tutaj biwaku, pikniku strzeleckiego i kierownik artystyczny festiwalu Salineczka, który w tym roku się nie odbył z przyczyn oczywiście wiadomo jakich. I chciałabym również serdeczne podziękowania złożyć na ręce strzelców kochanych naszej jednostki strzeleckiej 1006. Wielkie brawa dla nich, to naprawdę ogromny zaszczyt i przyjemność współpracować z wami. Mam nadzieję, że to nie koniec, a to dopiero początek naszej współpracy. To jest niebywałe. Kochani, ja chciałabym również pozdrowić wszystkich bardzo, bardzo serdecznie od pana burmistrza miasta Płońska, pana Andrzeja Pietrosika, który z przyczyn obiektywnych nie może z nami w tej chwili być. Być może, że zdąży na koniec naszej uroczystości. Ja osobiście zachęcam właśnie do wysyłania SMS-ów, do ściągnięcia znajomych, bo naprawdę mamy dla was moc atrakcji. Dla małych, dużych, dla bardzo młodych mieszkańców Płońska i dla seniorów. Nikt nie wyjdzie tutaj stąd nieobdarowany. Mamy niespodzianki, mamy nagrody. A na koniec mamy Bistro Kultura, czeka na was, dla wszystkich was czeka grochówka wojskowa, typowa. A to akurat dobrze przed kinem. Bo piknik strzelecki bez grochówki obejść się nie może. Nie jedna panienka z sobami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Nie jedna panienka z sobami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Nie jedna panienka z sobami poleci. Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, żeby nie kochały. Zobaczy ułana, kochać mi gotowa. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Nie jedna niewiasta za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Nie jedna niewiasta za wami poleci. Babcia umierała, jeszcze się wydała, czy na tamtym świecie ułani będziecie. Hej, hej, ułani,
żołnierze niepodległy, serdeczne dzięki za obronienie naszej ojczyzny przed nawałą bolszewicką. Dzięki waszej krwi, waszemu wdowi możemy żyć w państwie niepodległym. Cześć bohaterom! Żyje marszałek Piłsudski! Niech żyje! Niech żyje Rzeczypospolita Polska! Niech żyje! Panie marszałku! Zapraszam za mną, idziemy w prawo zwrot. Uwaga! Do dekoracji, za mną! Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Tutaj. Nie uciekaj do przodu. Farba biało-czerwona i order i Jurkuti i tak. Gratulujemy, bardzo masz dobra postawa. Ola, bardzo ładnie. Dziękuję. Patrz, podzielam spotnik.